kochani! Witam Was na kanale Ekokreatywna, dzisiaj w holu lumpeksowym z wyprzedaży. Słuchajcie, będziemy oglądać piękne rzeczy z różnych sklepów. Tutaj jedną przebitkę Wam tam wstawię ze sklepu w Nowej Hucie, gdzie kupiłam dwie rzeczy, ale tak to będą to raczej taka zbieranina po prostu. Nie wszystkie rzeczy są z wyprzedaży, ale większość i w bardzo różnych cenach, więc już nie będę o nich mówić. Najtańsza rzecz była chyba po 7 zł, a bodajże najdroższa chyba po 45 zł, także to była rzecz nie z wyprzedaży. Także za chwilę zobaczycie mierzymy oraz stylizację z tymi rzeczami. Jeżeli lubicie tematykę lumpeksową, interesują Was składy materiałowe, dobra jakość, stylizacje również w modnych trendach, ale także z rzeczami vintage, jakie modnie stylizować, to zapraszam Was na ciąg dalszy, do zasubskrybowania kanału koniecznie i do polubienia tego filmiku. Lecimy! Słuchajcie, będę się dzisiaj streszczać. Mam nadzieję, że ten film będzie treściwy i krótki, bo mam naprawdę mnóstwo rzeczy do zrobienia. Pokażę Wam najpierw to, co mam na sobie. Słuchajcie, w zeszłym roku w lecie kupiłam tą spódnicę. Pokazywałam Wam z Sopotu haul. No i bardzo się cieszyłam z tej spódnicy, to jest oryginalny Adidas i jest ona taka lekko luźnawa, ale ja tego typu spódnice lubię, jak są wygodne i luźne właśnie jak dres, nie takie obcisłe i naszpanowane. Ona jest zapinana tutaj z przodu cała na zamek, no i dokupiłam sobie na Vinted do niej bluzę naprawdę niedrogo, za chyba z wysyłką 50 zł, jakoś tak to wyszło. Właśnie taką fajną, krótką, identyczną od kompletu, udało się, także jestem happy. Mam nadzieję, że się Wam podoba. Jest bardzo kolorowy ten zestaw, przyznaję. Ale wiecie co, ja w lecie lubię tak trochę albo właśnie jakieś jasne kolory, albo tak się rozświetlić różnymi wesołymi barwami. Jest to bardzo wygodne i wiecie co, to jest właśnie takie coś mojego weekendowego, zakupowego, wakacyjnego. Kocham. Pokażę Wam kolejną rzecz, która już kiedyś była pokazywana z nowego towaru i ona naprawdę była droga. Sweter z alpaki. Po prostu stwierdziłam, że wiecie co, miał takie kulki na sobie pojedyncze, no bo jak to wełna, jak ktoś to nosił, no to się skulkował. Nie było to straszne, ale jednak jak na cenę z nowego towaru, która była bardzo wysoka, no to nie zdjęłam tego swetra. No i teraz go wzięłam na wyprzedaży. I oczywiście już zdjęłam te kuleczki i zobaczcie, jaki piękny, ażurowy, długi sweter alpaczkowy. Bardzo ładna jest jakości ta wełna, to nie chodziło o to, że on był jakiś bardzo wyciorany, no ale jednak wiecie, jeżeli coś wymaga pracy, to się tego moim zdaniem nie powinno dawać na nowy towar. Nie powinno się tego dawać w takiej cenie, no bo jednak praca też kosztuje, słuchajcie. Praca ludzka to jest dobro. Pokażę się Wam z daleka w tym swetrze, bo nie chciało mi się już szukać zimowych rzeczy, wyciągać, żeby leginsy ciepłe do tego mierzyć, ale w każdym razie super rzecz właśnie do takich wąskich, rurkowych spodni lub leginsów. Ja tutaj to mierzę po prostu tak, na biustonosz. Dlatego z daleka, bo wiecie co, z daleka nie widać, ale z bliska to prześwituje. Piękny wzorek, ma naprawdę piękny wzorek i śliczny kolor beżowy. To jest, myślę, że dobre na rozmiar ML, bo na mnie to, jak widzicie, jest bardzo obszerne, ale bardzo fajnie, że się to udało kupić. Moi drodzy, kolejna rzecz, to było już z wyprzedaży, to jest vintage żakiecik z super składem w stylu Chanel od H&M. 34, fajny, tak jak mówię, fajny skład, już Wam powiem, naprawdę spoko. 73% bawełna, 24% len, poliester stanowi 2% oraz 1% włókno metaliczne. Także super, naprawdę fajne, z takimi rypsowymi wstawkami i widać, że ma taką właśnie delikatnie błyszczącą nitkę. W sobie na mnie jest troszkę za mały w ramionach, bo to jest taki krótki żakiecik, jak teraz są modne, tylko że naprawdę jest dość wąziutki, bo jest to żakiet w rozmiarze za małym na mnie, ale przymierzyłam go Wam. Zobaczcie, jak wyglądam. Naprawdę ma bardzo ładnie zrobione detale. Jak to vintage rzeczy, często nawet wtedy w sieciówkach jakość była dużo wyższa niż teraz. Teraz to trzeba już za tą jakość bardzo dużo zapłacić w sieciówce, w tych specjalnych, wiecie, liniach. Teraz pokażę Wam coś, co byłam w Hucie w takim małym lumpeksie. Zobaczcie, krótką przebitkę i przebitkę z przymierzalni dwóch rzeczy. Słuchajcie, jest tutaj taki Ciucholand. Po drugiej stronie ronda, tam jest Wanda. Idę zobaczyć, co tu dzisiaj jest. i właśnie, i to są te rzeczy. Śliczna spódnica, która na razie będzie u mnie, bo jest przewidziana do stylizacji, do pewnego filmiku w kwietniu, który robię. Niespodzianka, ale zapraszam Was bardzo, będzie bardzo fajny filmik. Stylówkowy, ale taki ekskluzyw. I super kamizelka marki Amisu, może nie, że jakaś super marka, ale jest 100% bawełniana kamizelka, a kamizelki są teraz super modne, no i jest w kolorze pasującym, więc widzieliście tam w garderobie, już nie będę tego mierzyć kolejny raz tylko dlatego, ale spódnicę Wam zaraz pokażę z kolejną rzeczą, którą kupiłam. Naprawdę świetna spódnica z wiskozy. Będę jeszcze w tamtym kolejnym filmie o niej mówić, więc się teraz nie rozpowiadam. Mój rozmiar 36, spódnica midi i mierzę ją do takiej bluzki pięknej. Nie ma marki żadnej, ani składu, ale jest to na pewno wiskoza, bo to czuć w dotyku. W bardzo pięknym kolorze. Ona ma plamę, ta bluzka, ja będę ją wywabiać dopiero. Na razie jeszcze nie zrobione to jest. Nie zdążyłam, to jest taki trochę haul z siaty dzisiaj. Patrzcie, jak pięknie zmarszczone rękawki, takie bardzo szerokie. To jest taka cropped, już krótka bluzka. No właśnie, ona, ją się wiąże wokół pasa, więc zobaczcie, jak fajnie wygląda do tej spódniczki. Spódniczka jest związana, ja sobie tą spódniczkę w tym samym miejscu, co bluzkę zawiązałam, żeby nie robić za bardzo już harmiderów tej stylizacji. No i oczywiście jakieś pasujące letnie buciki, przepiękna bluzka. Być może ta bluzka zostanie ze mną. Jeśli się nie uda plamy wywabić, na pewno trochę puści, ale nie wiadomo czy do końca, to pewnie będzie na pewno moja. Słuchajcie, to pójdę teraz bluzkami. Śliczna bluzka od Jackpot, więc super firma, rozmiar 36, ale to jest spokojnie 38, bo te firmy mają większą rozmiarówkę, nawet byłaby na 40, bo na mnie jest zdecydowanie szeroka. Piękna bawełna, cudowny wzór, bardzo, bardzo ładna, nowoczesna bluzeczka, oczywiście z guziczkami z masy perłowej, ma piękną kolorystykę. Przymierzyłam Wam do moich kulotów różowych, takich, które jeszcze wystąpią, z wełny od marki Jäger, w takim eleganckim stylu, z butami takimi właśnie chic oraz z torebką w stylu Chanel, żeby wszystko utrzymać już w tych różach. Ciekawa jestem, jak się Wam podoba. Dla mnie ta bluzka jest piękna. Słuchajcie, pokażę Wam teraz bluzkę, którą dostałam w prezencie od pewnej pani, bardzo miłej, dziękuję. Ale jest przepiękna, nowa z metkami. To jest bluzka second-handowa, ale jest nowa z metkami. Piękna, piękna, patrzcie, takie szerokie rękawy, kocham takie coś. Jest to rozmiar 36 od Vintage Stories, bardzo fajna firma. I ona jest taka kopertowa, może być to bluzka na wierzch, na spodnie, z taką paskinką, albo po prostu ja sobie tu włożyłam do środka, bo wolę tak, do środka i ona jest wtedy po prostu, no wiecie o co chodzi. Wchodzi do środka elegancko, jest cienka, pięknie moim zdaniem ten wzór wygląda. Do tych kulotów ideał. A, i oczywiście jest broszka z ptaszkiem. Taka. Cudowny wzór, bardzo piękna kolorystyka tej bluzki, słuchajcie. Jeszcze koszulę. Słuchajcie, tutaj mam piękną koszulę, ale w rozmiarze 46, czyli XXL. Cudowna jest, od Noa Noa. No przepiękna, naprawdę jest, no to uzasadnione użycie słowa przepiękna. Znowu jest to kopertowa bluzka z takimi szerokimi szarfami, zaraz to zobaczycie na mnie. Ciężko było włożyć mi ten rozmiar, ale udało się to udrapować jakoś w miarę, więc docencie moje starania. 100% wiskoza, no i te rzeczy są pięknie uszyte rzeczywiście. Pokażę Wam jeszcze detale na rękawach, patrzcie. Rękawy nie dość, że są na takie guziki tutaj obszywane, tutaj mają przepiękne mankiety, które można też wywinąć w ten sposób i mają jakby takie dwie warstwy tu na mankiecie. No takie rzeczy to już szyją tylko, słuchajcie, firmy z wysokiej półki, bo naprawdę Noa Noa to jest bardzo droga firma, bardzo droga. No, to jest już taka marka premium, powiedziałabym, w bardzo specyficznym, takim właśnie trochę vintage stylu. No i cudowny jest ten materiał. Także jak macie taki rozmiar, to szybko piszcie, bo ta bluzka na pewno długo nie poleży. Jest prześliczna po prostu. Tylko naprawdę ona jest co najmniej na rozmiar LXL, co najmniej. Na pewno nie będzie dobra na M i S, no bo jak widzicie, mnie jest nawet ciężko to udrapować. To jeszcze bluzka, ale taka bardziej koszulka, nowa, super marki, super skład, chociaż nie wydawałoby się po tym, że jest cała metaliczna. Czyli znowu mamy coś bardzo w trendach, bo teraz bardzo, bardzo właśnie modne są te metaliki i bardzo fajny skład. To jest, patrzcie, jakie w ogóle metki jakościowe. Chyba silikonowe są te metki w ogóle, co ciekawe. Popatrzcie, ale super rzecz. Wydaje mi się, że to jest silikon. Len 94%. No i co? Powiedzielibyście, powlekana właśnie taką srebrną farbą. Len to jest. Nie wygląda, a jest to normalna taka wieczorowa bluzka pod koszulek z lnu. Według mnie to jest rozmiar 4 i wydaje mi się, że to jest około MKL-ka. Na mnie jest trochę luźna, może być, ale za luźna jak na ten typ podkoszulki z dekoltem. Powinna ona być bardziej opięta i wtedy ona się też nie mnie tak. Przymierzyłam ją do spódnicy, niestety ta spódnica jest dużo za duża, ale jest świetna, więc też Wam bardzo polecam. To jest od Joy de Vure, nie wiem jak to się czyta. Może się uda sfokusować, żebyście zobaczyli jak wygląda nazwa. Super midi spódniczka jeansowa, cienki jeans, przyjemny, z elastanem. Czekajcie, a może nie? Nie z elastanem. Jeans nie jest elastyczny, ale jest bardzo cieniutki i miły. Nie jest to taki nie jest to taka sztywniara. Fajna spódniczka takim średnim stanem raczej i ona nie ma jakby tutaj takiego paska oddzielnie obszytego, tylko ma szlufki tu naszyte. Bardzo fajna, niestety no, na mnie nie będzie to oddawało sprawiedliwości tej fajnej spódnicy, ale jest rewelacyjna, moim zdaniem to jest też L-ka. Kochani, teraz pokażę Wam dwie pary spodni, które są też superowe. Bardzo modne są teraz bojówki. Ja nie jestem bardzo dużą fanką bojówek, ale są super te. 100% bawełna zrobione w Nepalu. Rozmiar M, no, trochę za duży rozmiar, ale one będą na mnie dobre, bo one mają dosyć mocną tu gumę, więc myślę, że wyglądają spoko, naprawdę, że wyglądają fajnie, no, super modne spodnie, bawełniane, naprawdę nowe te spodnie są, słuchajcie, bo tego typu bawełna, jakby one nie były nowe, to już by trochę była taka wymęczona, a tutaj naprawdę to wygląda jakby nigdy nie były noszone i tylko zdjęta metka z tych spodni. I fajnie, bo można sobie dół ściągnąć i zrobić takie dresowe spodnie z tego trochę. Ekstra spodnie. Piękne są po prostu. Następne spodnie są też świetną zdobyczą. Karen Millen. Super firma, wiecie, to jest projektantka amerykańska, chyba amerykańska. Rozmiar L-ka to jest, rozmiar 12. Niestety są na mnie za duże. Niestety te spodnie mają wadę, więc jeżeli nikt z tą wadą nie będzie ich chciał, to je zostawię sobie i sobie coś zrobię z tą wadą. Coś sobie tutaj nabiję albo naszyję sobie coś. Mają taką malusieńką wadę przebarwioną, chyba od wybielacza. Ale dosłownie to jest kropeczka. Natomiast są przesuper, są z liocelu i wiskozy. Będę musiała też tu gdzieś na szwie je szyć, ale jest tak super jakość tych spodni, że ja nawet z tą plamą je będę nosić, tylko wtedy musiałabym je dość mocno przerobić, bo to jest jednak L-ka. I ja tam je mam z paskiem w stylizacji, super z kieszeniami, bardzo przyjemny, taki właśnie jak jedwab materiał, bo to jest jakby ten liocel, taki sztuczny jedwab, wiskozowy jedwab. Świetne spodnie, jejku, jak one mi się podobają, słuchajcie. Także na pewno, jeżeli nikt się na nie nie rzuci, mimo tej małej wady, no to będą moje lub powędrują do kogoś po prostu. Także bardzo, bardzo fajna rzecz. Teraz sukienki. Przepiękna sukienka, cudowna sukienka z bawełny, taka plażowa i ma wiązanie z tyłu. Taka cieniutka bawełna, jeżeli byście chciały normalnie po mieście na upały, to raczej ze spodem, jakieś halkę, albo ja tutaj mam na taki sportowy biustonosz z różnymi dodatkami, bo ja bym to raczej nosiła na kostium kąpielowy gdzieś właśnie na wakacjach, ale za to jaka super rzecz, 100% bawełna, świetna, bardzo modna, no po prostu rewelacyjna. Sukienka jest piękna, przepiękna. Cudowna jest po prostu. Bardzo, bardzo mi się podoba. Tak jak mówię, 100% bawełna, super krój. Zobaczcie tam na załączonych obrazkach. Kupiłam też sukienkę, którą szyła jakaś krawcowa i jest to napisane na metce. Jest to, słuchajcie, made by Marjun. Jakaś być może hinduska to szyła albo ktoś. Super sukienka. Gruba bawełna. Na pewno jest to bawełna, ewentualnie... Zobaczmy, czy się rozciąga. Możliwe, że dodatek elastanu bawełna. naprawdę taka mięsista i w cudowny wzorek. Bardzo wyszczuplające pionowe paski. Krój linii A, więc też super. Wiecie co, ona jest moim zdaniem na taką ML bardziej, ponieważ mam ją za dużą. Ja mam ją z paskiem, który moim zdaniem tu świetnie pasuje i właśnie też jest w stylu Quiet Luxury. Ta sukienka jest bardzo, bardzo elegancka, szykowna, prosta. Patrzcie, jak ma pięknie to uszyte. Widać, że dobra krawcowa to szyła. Wszystko jest równiutko uszyte. Lekkie marszczenia na rękawku, kryty zamek i ten przód robi mega wrażenie. Patrzcie, właśnie to jest krawiectwo. Zobaczcie. To nie jest przypadek. Te linie wszystkie i te szwy tutaj ukośne są tak uszyte, że wszystko jest symetryczne. Nawet z tyłu te linie są tak wszystkie zrobione, te cięcia, że te linie są tak samo ucięte. To nie jest, patrzcie, tak samo ucięte, zaznaczam. To samo jest z przodu. One są równomiernie tutaj tymi zaszywkami ucięte, także wszystko jest symetryczne, to nie ma żadnych przesunięć, że jedno jest poza tą linijką bordową, a drugie w linijce. Wszystko jest idealnie uszyte, po prostu to jest arcydzieło. Szkoda, że nie mój rozmiar. Jednak o jeden rozmiar, to musi być troszkę naciągnięte, bo ta sukienka nie wygląda dobrze, jak jest, ma za dużo luzu, bo jest ten materiał lekko sztywny. Ostatnia rzecz jest też to super, super rzecz. Garnitur 100% wełna. Jest to garnitur, już Wam powiem jakiej firmy, Bolero. W dodatku był w pralni, bo jeszcze ma metkę z pralni. Kupiłam go takiego już. Jest to tak świetna rzecz. Będzie on w filmiku stylówkowym w kwietniu, ale pokażę Wam dzisiaj krótką przebitkę i tak samo spodnie były prane w pralni. Super krój spodni, taki właśnie elegancki, modny teraz, z wysokim stanem. Jest to niby 40, wiecie co, to jest bardziej MK. Na mnie te spodnie są praktycznie dobre, natomiast wiecie co, praktycznie dobre, ale marynarka jest trochę za duża, ona raczej będzie na M-kę, tak jak mówię, to może L-ka to nie jest, bo tutaj jednak nie ma jakoś za dużo miejsca, więc myślę, że to jest garnitur M-ka, granatowy i z czerwonymi tenisowymi prążkami, no co za piękna rzecz, naprawdę nie kupiłam jej drogo jak na garnitur, patrzcie, jaki krój, zobaczycie tam stylówkę, gdzie ja te spodnie noszę po prostu z marynarką, garnitur z szerokimi nogawkami w rozmiarze M. Super modny krój marynarki również, trochę dłuższy, sztywniejszy i ta wełna jest dosyć gruba i taka sztywnowa, więc to jest taka prawdziwa wełna. Nie, że gryząca, ale to nie jest cieniutka taka jak te spodnie z Jägera. Tylko to jest już taki grubszy, raczej właśnie jesień, zima taki garnitur. Chyba że chcecie nosić tak po prostu, no to do cienkiej bluzki można i tą wtedy marynarkę jako kurtkę. Cudowna rzecz, przepiękna rzecz. Ach, jestem pod wrażeniem po prostu tego garnituru nadal. To była perełka tego haula i kochani, na dzisiaj już tyle. Żegnam się z Wami, mam nadzieję, że Wam się podobało, że się dobrze bawiliście. Do zobaczenia w kolejnych filmikach. Pozdrawiam.